Na tym kanale omawiałem już chyba wszystkie typy samochodów. Włoskie, japońskie, przednionapędowe, czteronapędowe, brzydkie, dziwne, wolne, szybkie, a nawet ultra szybkie. Ale wstyd się przyznać, że nie było najważniejszego auta na świecie, czyli auta, które zdefiniowało, czym jest samochód. Okej, mówi się, że Ford swoim modelem T zdefiniował samochód, ale to było dawno temu i kto by to tam pamiętał? Bo w tak zwanych współczesnych czasach jest jeden samochód, który zdefiniował pojęcie samochodu, a jest nim Volkswagen Passat. Tylko tutaj trzeba uważać, bo to nie może być każdy Passat, ale musi to być kombi, który ma na klapie trzy znane litery. TDI. A będąc dokładnie precyzyjnym, to musi to być Passat B5 wariant, czyli kombi z silnikiem 1.9 TDI. To właśnie ten samochód dostał przydomek króla samochodów, a to dlatego, że idealnie łączył cechy, których szukamy w samochodzie. Był pojemny, praktyczny, wygodny, dynamiczny, oszczędny oraz miał pancerny silnik. No ale B5 pojawiła się w 1996 roku, a jego ostatni egzemplarz zszedł z linii produkcyjnej w 2006 roku. Więc pytanie na dziś jest takie. Czy tylko Passat w kombi B5 1.9 TDI zasługuje na miano króla samochodów, a może na ten tytuł zasługuje jakaś inna generacja albo inny model? Sprawdźmy to. Więc jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy i dzisiaj dowiesz się, jak to się stało, że Passat B5 1.9 TDI stał się legendą. Oraz sprawdzimy, czy inne modele także zasługują na tytuł legendy. A całość, jak zawsze, będzie z innej perspektywy. Więc na początek kilka słów wyjaśnienia, aby potem nie było. Zapomniałeś o tym modelu. A gdzie w ogóle ta wersja? Dlaczego nie wspomniałeś? Słuchajcie, panie i panowie, dziś omawiamy tylko Passaty w wersji kombi i to z dieslem pod maską. Bo tylko taka wersja może być królem wszystkich samochodów, bo jest pojemna, jak i oszczędna. Ale spokojnie, jest w przygotowaniu odcinek o Passatach z silnikami benzynowymi. Więc dziś na spokojnie możemy się skupić na Passatach w dieslu i zacznijmy od pierwszej generacji Passata. Ta chyba raczej od Audi. W 1972 roku pojawiło się Audi 80, czyli samochód, który miał zrywać z dawną przeszłością Audi. Czyli całym tym miksem Auto Union, czyli tym, że Audi to był taki składak wielu firm i wielu pomysłów. Więc ten model miał zrywać ze starym Audi, czyli tutaj było wszystko nowe, od płyty podwoziowej po silnik. No i na bazie tego Audi 80 powstał taki liftback i ta wersja nazwana została Volkswagen Passat, a Passat oznacza ciepły wiatr. Tylko bez kojarzeń, proszę. No i ten wiatr miał także wersję kombi. No a ta wersja kombi miała także diesla, czyli silnik 1.5 o mocy 50 koni, który przyspieszał do setki w czasie 22 sekundy. Więc to był taki typowy wół roboczy, a nie król samochodów. Dlatego idziemy dalej. Mamy 81 rok i pojawił się kolejny Passat, który zrobiony jest w ten sam deseń, czyli jest zrobiony na bazie Audi, ale jest dojrzalszy i widać to po wnętrzu. Tutaj mamy oryginalnego Passata, czyli jest ciekawie, ale spartańsko. A tutaj masz drugą generację, czyli nudno, ale nowocześnie. No a jeśli chodzi o sylwetkę, to jest to typowe kombi, czyli taki wół roboczy, choć teraz miał trochę więcej siły, bo silnik 1.5 diesel został zastąpiony 1.6 o mocy 54 konie oraz pojawiła się wersja z turbo, czyli 1.6 TD o mocy 70 koni. Lepiej, ale to za mało, by zostać królem. Rok 88 i Passat zrywa z Audi i teraz Passat B3 powstaje na przedłużanej płycie podwoziowej Golfa. I jak widać, dobrze to na niego wpłynęło, bo stał się nowoczesny. No jak na swoje czasy oczywiście. A do tego auto było wielkie, komfortowe oraz dało się do niego włożyć wiele bajerów, jak skórę, klimatronik czy nawet samopoziomujące zawieszenie. A pod maską była nowa energia. Teraz pojawił się silnik 1.9 diesel o mocy 68 koni. I on także był dostępny w wersji turbo, czyli 1.9 TD o mocy 75 koni. Spoko, ale brakowało tego i na końcu. No i nie będę Cię trzymać w niepewności i powiem, że to właśnie w czwartej generacji pojawiło się słynne i na końcu. Okej, to nie była czwarta generacja.
Okej, w nazwie była, ale ogólnie to był Passat B3 po liftingu, a nie nowy model. Ale to nie ma znaczenia, bo to właśnie na tym Passacie pojawiło się słynne TD... Czekaj. Bo pierwsza nazwa TDI pojawiła się na Audi 100 w 89 roku. I był to silnik 2,5 litra, pięciocylindrowy. No ale później TDI zawitało na Passat... Czekaj. Bo po drodze masz jeszcze Audi 80 i to właśnie tam pojawił się po raz pierwszy silnik 1.9 TDI, który miał 90 koni, a TDI oznacza Turbo Diesel Intercooler. Nie no dobra, TDI oznacza Turbocharger Direct Injection, czyli silnik z turbiną oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa. I taki Passat pojawił się w 93 roku, gdzie miał słynne 1.9 oraz 90 koni. No a w 96 roku na sam finisz tego modelu pojawiła się wersja 110-konna z tak zwanym czerwonym i na końcu, gdzie miałeś już turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek, przez co auto lepiej reagowało na gaz. Był intercooler, dzięki czemu trzymał moc. No i była tak zwana dwumasa, przez co autem się jeździło płynnie i dużo lepiej. Inaczej mówiąc, tak narodził się silnik do naszej legendy. W 97 roku pojawił się nowy Passat kodowo zwany B5 i o samym aucie nie będę tutaj mówił, bo każdy go zna. Ale wspomnę tylko, że ten model znowu powstał na płycie podwoziowej z Audi i miało to swoje dobre, jak i złe strony. Ale o tym później. Bo teraz chciałem pogadać o tym, dlaczego tak ludzie oszaleli na punkcie turbodiesla. I aby to zrozumieć, to trzeba się cofnąć do lat 80. A wtedy auta z dieslem były oszczędne, ale także toporne i koszmarnie wolne. Więc nadawały się głównie do aut roboczych, a nie jako auto rodzinno-biznesowe. No ale kiedy do takiego diesla zawitała turbina, a następnie bezpośredni wtrysk czy koło dwumasowe, to diesel zmienił się nie do poznania i porównam go do elektryka. Więc dzisiaj w elektrykach ludzi jara to, że natychmiast reaguje na gaz i w codziennym użytkowaniu są mega szybkie. I właśnie podobne wrażenie kiedyś robił turbo diesel. Chodzi o to, że dawne silniki wolnosące benzynowe o mocy 100-150 koni trzeba było wysoko kręcić, aby stały się energiczne, abyś poczuł w nich moc. A potem pojawiły się turbo diesle, a one przez swoją charakterystykę zawsze był gotowy do akcji. Wiesz o co chodzi, wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach sprawiał, że takie 1.9 TDI było mega dynamiczne w trasie, a na autostradzie także mega oszczędne i mega komfortowe. Więc porównanie wolnosącej benzyny z turbodieslem w latach 90. wyglądało trochę jak tutaj, czyli benzyną musiałeś kombinować, aby jechać tak dynamicznie jak turbodieslem, a przy tym silnik żłopał dwa razy więcej droższego paliwa, a diesel ten po prostu jechał jak te baterie Duracell. Więc Passat B5 to było mega wygodne oraz mega pakowne auto i dlatego model ten z silnikiem 1.9 TDI był po prostu idealnym środkiem transportu. No a do tego ten cały silnik 1.9 TDI okazał się nie do zdarcia, choć były pewne różnice. W 96 roku pojawiła się B5 z silnikami z B4. Znowu w 99 roku zamiast klasycznej pompy wtryskowej pojawiły się pompowtryskiwacze. A później w 2000 roku pojawił się lifting. Czyli poprawiono wszystkie niedociągnięcia Passata, a do tego 1.9 TDI miał więcej mocy. Inaczej mówiąc, Passat B5 z dieslem w kombi stał się idealnym rodzinnym autem, bo był pojemny, wygodny, mega oszczędny, dynamiczny... Czekaj, bo nie z każdym dieslem. Widzisz, Passat B5 powstał na płycie podwoziowej Audi, dlatego silniki miał ułożone wzdłużnie. I dlatego też pod maskę Passata zmieścił się 2,5 V6 TDI. I dostępny był z mocą 150 koni, a po liftingu pojawiła się wersja, która miała 163 konie oraz 180, a ta wersja była dostępna tylko z napędem na 4 koła, a w słabszych edycjach to była opcja. No i ten 2,5 TDI z racji tego, że miał 6 cylindrów, to nie klekotał jak ten 1.9 TDI, tylko pracował miękko i jedwabiście. Przez to bardzo pasował do... Niech cię ręka boska przed tym silnikiem chroni. Okej, te wersje po liftingu są trochę poprawione i od biedy można je polecić, ale ten podstawowy silnik 2,5 V6 150-konny w pierwszych wersjach... Powiem tak, jak ci go będzie oferować jakiś handlarz, to przypomnij sobie te słowa. Aha, i jeszcze jedno. Pod koniec produkcji B5 pojawił się też inny diesel. Uwaga! 2.0 TDI.
Mamy nowego Passata i to był zupełnie nowy model, bo Volkswagen porzucił płytę podwoziową Audi i znowu powstał na płycie podwoziowej Volkswagena. A do tego stał się dostojniejszy, czyli wyglądał nowocześnie i zarazem ekskluzywnie. Zresztą wielki chrom z przodu nadawał mu prestiżu i dlatego właściciele B5 w 2005 roku pognali do salonów po nowego króla. A tam czekał na nich nowy oszczędny silnik 1.9 TDI. No właśnie nie 1.9 TDI, tylko 2.0 TDI, czyli nowszy, lepszy, szybszy, oszczędniejszy. I była opcja z 8 oraz 16 zaworową głowicą oraz mocą 170 koni. Nic, tylko jakiś wybrać i jeździć, jeździć, jeździć. Ta do czasu aż... Ja tylko wymienię niektóre problemy silnika 2.0 TDI. Pękanie głowicy, awarie zaworów recyrkulacji spalin, awarie turbosprężarki, awarie koła dwumasowego, awarie pomp wtryskiwaczy, awarie pompy oleju. Inaczej mówiąc, Niemiec myślał o niedzieli, a w sobotę mu auto na serwis zabrali. 2.0 TDI to była lipa i ten silnik się po prostu sypał i psuł. I nawet nie da się go porównać do 1.9 TDI. Choć model B5 także miał takie ostatnie wcielenie 1.9 TDI. Choć jak ja bym słyszał Passat B6 plus 1.9 TDI, to także posłuchałbym tej pani. Widzisz, 1.9 TDI w Passacie B6 miał taką wersję kodowo oznaczoną BXE, czyli ty sobie jedziesz, nagle słyszysz stukanie spod maski i... Masz silnik zachlapany olejem, a kurba wyszła bokiem. Więc jeśli nie 2.0 TDI, a nawet 1.9 TDI w Passacie B6, to jakie masz opcje? Musisz wybrać wersję z Common Rail. W 2008 roku Volkswagen wprowadził poprawiony silnik 2.0 TDI, który zamiast pomp wtryskiwaczy ma system Common Rail, stąd nazwa CR. No i można powiedzieć, że te silniki są już spoko. Tylko jak to teraz Volkswagen miał powiedzieć swoim klientom? W 2010 roku pojawił się Passat B7, który w sumie jest Passatem B6. Zmienili trochę nadwozie, coś tam we wnętrzu i ten model to był taki katarzis dla Volkswagena. Przynajmniej jeśli chodzi o diesla. Bo benzyna, panie, to... Ale o benzynie będzie w innym odcinku. Czyli Volkswagen chciał tym modelem zbudować dobry podkład pod zupełnie nowego następcę. Czyli oczyścić złe imię loga TDI. I tutaj można bez problemu polecić te silniki, bo nie mają większych problemów oprócz tych, co trapią wszystkie współczesne diesle, czyli AdBlue, DPF-y, drogie serwisy i takie tam inne bzety. Czekaj, czekaj. Bo muszę ci oznajmić, że to właśnie te silniki brały udział w słynnym Dieselgate. Więc jeśli przez to nie mógłbyś spać, to trzeba brać Passata B8. Passat B8 to zupełnie nowy model i jest jeszcze świeży, ale już teraz wygląda na to, że Volkswagen uporał się ze swoimi problemami. Ponieważ B8 jest nowoczesna, komfortowa, wielka, wygodna, dynamiczna, a silniki diesla są godne polecenia. Okej, jeszcze jest za wcześnie, aby powiedzieć, czy będą choć w połowie tak twarde jak te 1.9 TDI, ale póki co jest naprawdę dobrze. No i teraz masz taki mega ciekawy silnik 2.0, ale BTDI, czyli z podwójną turbiną, przez to ma 240 koni oraz apetyt na chip tuning, czyli wychodzi ponad 300 koni. No i wtedy to naprawdę jedzie. Inaczej mówiąc, Passat B8 wyrasta na kolejnego króla samochodów, na godnego następcę B5. Więc tak prezentuje się historia Passatów w kombi w dieslu, czyli była B5, a potem, no właśnie, jak uważasz, czy Passat odkupił swoje grzechy po pierwszej generacji silników 2.0 TDI, czy to już nie jest to samo? No albo może uważasz, że Passat to jednak nie jest król wszystkich samochodów? Daj znać w komentarzu. No jak się podobało, to dzięki za łapę i nie zapomnij dać suba, bo jeszcze będą wersje w benzynie. I daj znać, czy taka forma programów ci odpowiada, czyli trochę historii i trochę poradnika. Pamiętaj także, aby odwiedzić nas w innych miejscach. Linki tam do www, Facebooka czy Instagrama masz na dole w opisie. No i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru.